No to rozpoczynamy. Oczywiście na naszym ekranie na czerwono Max Pax, tak zwany księciunio, Duńczyk Sidestorm Gaming. No a z drugiej strony Krystianer, czyli Krystian Szczęsny z teamu Starlight Twinkle. Mapa numer 1 to Postiów. Będzie bardzo ciężko wygrać, no ale jest to już półfinał ESL Open Cup, edycja 223 europejska. W drugim półfinale nie zgadniecie Klem właśnie kontra Hero Marine, więc być może zmierzamy po raz kolejny do finału z Klemem i Max Paxem. Do oporu, co by się nie działo, najlepsza dwójka, a potem dopiero reszta. No ale mi się marzy oczywiście, żeby były jednak pewne niespodzianki, na przykład w finale właśnie Krystianer kontra Hero Marine, to by było dopiero piękne zaskoczenie. Hero Marine już naprawdę bardzo, bardzo dawno nie był w finale Open Cupów, a przecież w przeciągu pierwszych 60 czy tam nawet 100 edycji wygrywał ich najwięcej. No, ale czasy się zmieniły. Sporo ludzi się podszkoliło, no i teraz jak widać hierarchia jest nieco inna. Się całkiem szybko grają, nie? Bo są takie dni, że naprawdę niektóre spotkania się przedłużają przez to, że ktoś tam gra bardzo pasywnie, a tym razem widzę, że naprawdę szybko. Nawet podejrzewam, że teoretycznie mogliby, wiecie, zagrać jeden półfinał, dopiero potem drugi, dopiero finał, ale zazwyczaj grają równolegle. Max Pax otwiera w swoim stylu, czyli na jednym gatewayu, ale zobaczcie, że robił zloty, a teraz go anulował, no bo zastanawiał się, czy Polak nie zablokuje mu ekspansji pylonem. W takiej sytuacji kończymy zlotę i wtedy zlota niszczy tego pylona, ale zauważył Max Pax, że może postawić tego Nexusa i nie miał przez chwilę opcji Krystianer tego przyblokować, bo tak była ustawiona jego propka dalej od tego placu budowy, więc anulował zlotę i ma ekspansję nieco szybciej. No jak widzimy, Krystianer gra w ogóle dokładnie to samo otwarcie, bo nie dość, że zrobili ekspansję, to jeszcze Stargate'a. Bardzo, bardzo wcześnie, bardzo szybko. Jedyna różnica teraz jest taka, że Krystianer robi Stalkera, a Max Pax Adeptkę. Spoko, w porządku. Próba wyłapana. Tutaj jakiś Feniks oczywiście jest robiony. Adeptka się zakręciła. Aha, no i Fenix. Fenix tego... W sumie okej. Nawet bardzo okej. Zastanawiam się, czy... O, wow! Ale dzień! Dawno nie widziałem w sumie Fenix Warsów. Tak, będą Feniksy ze strony Duńczyka i Feniksy ze strony Polaka. Zauważmy, że Krystianer ma trochę szybciej zajęty kolejny asymilator. Nie szukałbym w tym oczywiście jakiejś wielkiej przewagi. Ale no będzie ciekawie, tak. Będzie na pewno dużo Feniksów w tej rozgrywce. I raczej nikt nie zrezygnuje z dominacji w powietrzu. O, się ma to Czaman, witam mocno. Który to Polak? No ten z tymi grający TTM. Cały na niebiesko Krystianer. Dobra, proba jedzie oczywiście w kierunku godziny 9. Tutaj jak widać przerzut... Aha, dobra. Będzie Max Pax stawiać takie pylony, które mają zablokować trzecią bazę. Zasięg do Feniksów w planach Polaka. Max Pax pewnie za chwilę pójdzie też w dokładnie to samo. Ale być może dla niego na razie ważniejsze będzie blokowanie ekspansji. Tylko że właśnie, jeżeli zablokuje tutaj, okej, okay, tutaj... Aha, nie, w sumie tej bazy nie ma co zakładać się, gdy są wojny Feniksów, bo tak się zastanawiałem nad tym teraz. Dlatego, że jednak chodzi bardzo o asymilatory, a niekoniecznie o te minerały. No, więc ciężko. Nie polecałbym raczej zajmować złotej bazy. Czy przy Fleet Beacon Polaka? Wcześniej będzie zasięg do Feniksów, a jak liczba samych Feniksów? Zaraz jeszcze się upewnimy. Tutaj Max Pax ma ich 8, Polak również, także nie powinno dojść do jakiejś złej batalii, a może nawet dojdzie do bitwy, w której to Krystianer będzie mieć przewagę zasięgu.
11 Feniksów. Koszty. No ej, czemu Polska nie jest górą? Czemu Krystianer mając zasięg przegrywa na kogoś bez zasięgu? Ajajaj, no mikro. Mikro nie te. Szyny były złe. No i koniec. 10 Feniksów do 9. Niby różnica tylko jednego, ale to duża różnica. Jak się zastanawiam, kto jeszcze będzie mieć wcześniej trzecią bazę, bo... W sumie? Wydobycie gazu będzie w zasadzie chyba startowało w tym samym czasie, bo to, że MaxPack tam sobie minimalnie parę minerałków więcej zbierze, to niby niewiele daje. No ale właśnie, tutaj jest duża różnica. Mianowicie 6 Feniksów do 8 i teraz obaj mają zasięg. Cała nadzieja Polaka w tym, że ma tutaj baterię. O, jakby teraz tego... A, nie. A, no nie, no nie, no nie. No nie jest dobrze. 12 do 10 straconych. Troszeczkę lepsze mikro, no. Troszeczkę. I byłoby całkiem okej. Okay. Tutaj jak widzimy, Krystianer powoli rozwala jeszcze jakiegoś pylona. MaxPack w końcu dostawia kolejnego Stargate'a. W tym też był szybszy Krystianer. No w sumie Krystianer to ja bym powiedział nawet, że zagrał lepiej, tylko że przegrywa. Lepiej się zaplecze u Polaka rozwija, ale mikro ma MaxPack zawsze jakieś takie mocarne. No i potem jest jak jest. Boże, trzy Feniksy za 7 probek. Nie warto było szaleć tak, to wam już mówię na pewno. 15 do 10. No ale kariery, no, w nich nadzieja numer 2. MaxPack bardziej stawia na Mothershipa. Polak na kariery. Potrafię sobie wyobrazić taki scenariusz, gdzie te kariery faktycznie mocno pomagają, no ale teraz za dużo probek by padło i Krystianer uznał, że dobra, dajmy sobie spokój z tą mapą pierwszą. No, było 5 Feniksów do 13 teraz, także nie bardzo. Zanim kariery by podleciały, to tych probek już by nie było. Rozpoczynamy. Mapa Oceanborn, druga. MaxPack na czerwono w górnym lewym rogu, Polak oczywiście na niebiesko w dolnym prawym. Narożniku. Już sobie pożyczyli. Good luck, have fun. Chociaż Polak jeszcze nie zdążył odpisać. Albo napisał mu może w lobby, nie pamiętam. Albo bez good luck, have fun i nie ma. Niech się wypcha tymi Feniksami. Na 400, jeżeli chodzi o Krystianera, MaxPack oczywiście. Znaczy, patrzę sobie na timing gateway'a po prostu. Jest troszeczkę... jest w sumie dokładnie taki sam. Ale co przykuło może bardziej moją uwagę, to, że już drugi gateway jest oczywiście tworzony, bo tak się zamyśliłem na momencik. MaxPack robi, oho, zelotę. Tak, czułem, że ta prawa już Krystianera tak za bardzo zboczyła na środku mapy z kursu. Dobra, czyli jakieś proxy prawdopodobnie będzie robić Polak. Nie ma ochoty grać standardowej gry z MaxPaxem i ciężko mu się dziwić. Kto by miał? Granie z MaxPaxem to nie jest tak koniecznie najprzyjemniejsza rzecz. Zwłaszcza w PvP, ale no trzeba próbować. No, ktoś go w końcu na pewno zdetronizuje i pokona. Proxy robot, taki pomysł ma Krystianer na mapę drugą. Czy to się uda?
No mamy Stargate'a przed... O, zresztą on jeszcze z lotu biegnie tam, gdzie trzeba. Mamy Stargate'a przed ekspansją. I dopiero teraz ona leci. To bardzo trudne wyzwanie przed Krystianerem. Ej, super, Max Pact nie zobaczył, że tutaj jest to proxy. Może za chwilę się dowie, ale i tak dużo później niż powinien. Jak blisko, nie? Wystarczy, żeby kratkę wyżej to zbudował Krystianer i chyba pozostałoby to w sumie niewidzialne. Max Pact już leci ze zwiadem. Leci do przeciwnika Krystianer. Tylko, że niestety przeciwnik o wszystkim wie. Wszystkiego się spodziewa. I na tym polega oczywiście tutaj problem. A, jeszcze Oracle się cofnęła. O tym bardziej nic się nie da zrobić. Nawet Max Pax nie odpalił. To jest w ogóle ciekawe, że on i rzucił Revelation i leci za Warp Prismem. Chociaż chyba, no właśnie, chciał szybko przestać. Taką jedną probkę to by sobie tutaj z chęcią wyłapał Krystianer, ale się nie dał. Może tutaj właśnie na rampie się uda. Ale czy to było dobre? To wszystko niestety chyba nie do końca. Krystianer cały czas bez ekspansji. Widzę, że będzie 3 gate blink grany. No i robi 4 gateway, czyli 4 gate blink. No nie, no to co? Jak to się uda, to będzie, nie ukrywajmy, niemały cud. O, super! Co? O! Dobrze, dobrze, dobrze. Tyle dobrego, że Max Pact się pomylił Oracle, ale on i tak już wie, chyba, znaczy wydaje mi się, że wie, co się dzieje. Chociaż jak patrzę na to, że dalej robi proby, to jakby, to jakby jednak sobie tak nie uświadomił do końca, bo nie powinien robić teraz probek Max Pact kolejnych, tylko właśnie Void Ray, może jeszcze jedna bateria, może Robo, chociaż na to akurat nie ma na razie energii. Ciekawe wyjście Max Pacta na mapę. Nie każdy by tak zaryzykował trochę. Dziesięć stalkerów. Blink zaraz gotowy. I 11 stalkerów, bo jeszcze jednego sobie tutaj przywołał. No i wskakujemy. A może i nie. Jeszcze 10 sekund do blinka, no tak. Czyli jeszcze raz można przyzwać jakieś jednostki, no i... No i cóż, skok wiary to będzie. Na głęboką wodę. No niestety. Salwy tutaj są takie, że... O, i ten Void Ray cały czas nie padł. No i w zasadzie to taka, bym powiedział, klasyczna gra z Max Paxem. Próbujesz coś tam przykombinować, przeczarować, ale... Nie da rady. No za dobrze się broni ta bestia. Duńska. No w sumie teraz też coś tam wyłapał. Ja tego spisałem na stratę, a może jest jeszcze nadzieja. No dobra, leci jeden Void Ray, drugi. Teraz po stalkerach salwy. Kurczę, jest i kolejny Void Ray. Ulala, no nie wiem, czy warto było akurat w ten sposób to zrobić. Ej, no ale żyje. I w sumie, jakby tak teraz cierpliwie dorabiać stalkery, to może to wygra. O, fajnie, bo jeszcze wyłapał jakąś probę. No w sumie to nie wiem. Nie mam przekonania cały czas. Ale nie, no teraz będzie podchodzić, snajpować stalkery, czy tam Voida i chyba można to jeszcze wygrać. Raczej. O, tego rannego, tak. Tego, dokładnie, tego rannego stalkera. O, nawet z lotu zaczynam przywoływać. Jeszcze akurat nie polecam jakoś mocno skupiać się właśnie na tych zlotach, tylko raczej na stalkerach, ale jak nie miał gazu, to nie miał gazu.
Może jakoś wyjść, te zaloty dałem, nie wiem. Ale też mają jakąś nawet nie głupią rolę w podchodzeniu tak od przodu, no bo lepiej, żeby zaloty dostawały obrażenia niż stalkery. A jest fajny, ciekawy doskok, ale niestety nie rozwalił tego Voida. Chciałby bardzo. Dobrze. Ej, stalkery elegancko niszczy Christianer. No, 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 no. Ej, udało się, tak czułem, że jest potencjał. Chociaż. Chociaż. Momencik, momencik. To trzeba na spokojnie. Z kolejnymi stalkerami. Boże, żeby w Nexusa nie kliknął, nie chcą. Boże, kliknął w Nexusa. Tak czułem, że jedna salwa w niego pójdzie. Łatwo trafić w Nexusa, nie w Voida. W tym scenariuszu. Cierpliwie kumuluje znowu liczbę swoich stalkerów Christianer, no ale w pewnym momencie pamiętajmy, że surowce się skończą, to jeszcze nie jest ten moment, znaczy to jedno złoże się już w sumie wysuszyło. Mamy skok do pierwszej bazy Tuńczyka. Tak, czas powoli się kończy, to jest niepokojące. Dobrze, że nie ma immortali. To było mega bliskie, a teraz to tak ciężko powiedzieć. Patryka za darmo. Teraz stalker też oczywiście niewielkim trudem wyłapany. Fajnie, bo to takie darmowe zdobycze dla Polaka. Robka, no i za chwilę podejrzewam, że będzie kolejny skok Christianera, jak tylko minie Prismat i Alignment, dokładnie zniszczy tego Voida, który mógł odpalić swoją umiejętność. Jeszcze jedna salwa, świetnie, no i teraz po Stalkera chyba będzie klikał. No tak cały czas na krawędzi, mam wrażenie, na krawędzi przebicia. Są momenty. Jeszcze raz Stalkera. No co? Ta salwa nie poszła? Chyba sam Christianer jest zdziwiony, że ta salwa nie poszła w przeciwnika. Nice. Jeszcze mikruję, przestawia ranne stalkery na tył. Kolejny stalker, dobrze. No, no właśnie, czas leci, a minerałów ubywa. Max Paxowi raczej, no później się skończą. Może zbiera z 600 na minutę. O, dobra, jest. Ostatni atak tego Voida. Boże, czemu ten Void Ray tak długo żył? No i teraz po stalkerach. Dobrze, dobrze, dobrze. Ładnie skupia ogień. Na właściwych jednostkach to na pewno. Niebawem kolejny Void Ray wyfrunie. Teraz jeszcze Stalkera próbuję mu złapać. Kurczę, jak miałem jeszcze takie 3-4 Stalkery. No cały czas mam wrażenie, jakby jednego za mało. Ile nie kupisz, zawsze jest jedna za mało. Dobra, Zelotę zniszczył. Tutaj jest Observer swoją drogą, więc Christianer mógłby stąd gdzieś tutaj wskoczyć. To mogłoby być nawet ciekawe zagranie, ale... O, wow, taki skok Tygrysi. No ale teraz do Voida nie da się dobrać, bo te inne jednostki blokują. Więc Christianer ucieka oczywiście w górę. Kończą się powoli surowce. No, czas niekoniecznie gra na korzyść Christianera. Są momenty, kiedy tak może jest, ale no, na pewno nie cały czas. Jeszcze jeden stalker i lecimy. Dobra. Wydaje się, że jest wprowadzenie Christianera. Przynajmniej ja to widzę. Jedna bazówka. A minuta już 12. O nie, dwa Voidy. I super bateria znowu dostępna, no. Ile tych stalkerów, żeby na dwie salwy przy super baterii zniszczyć Voida, albo może w ogóle na jedną salwę zniszczyć Voida. Nie patrząc na baterię. No i patrzymy na kolejną akcję. Świetnie, chociaż nie tak świetnie. Okej, Void Ray zniszczony. Ciężko jednak, że będzie z kolejnymi. Cały czas ta obrona Max Paxa na ostrzu noża. O, wow! Dobrze, dobrze, dobrze. Ej, teraz chyba się udało? W sumie nie wiem. Void Ray zaraz kolejny wyfrunie. Przeskakuje Christianer, już nie wiadomo, gdzie on zmierza. Czy do pierwszej, czy do drugiej, czy do siebie. Zbiera już powoli z drugiej bazy Polak, nawet niektórymi probami, no bo w pierwszej bazie już nie ma tylu złóż minerałów. Może by nie stracił tego Stalkera, dobrze. Chyba wygrywa. Już zasysa z tej drugiej. W pierwszej bazie pozostała tylko czwórka złóż minerałowych. Swoją drogą, tam Max Pack cały czas jeździ swoją probą zwiadowczą. O, dobrze! Doskonale! Void Ray zniszczony. Niebawem wyfrunie. Chciałbym zobaczyć, ile Voidów wyfrunęło. 13 Voidów!
do tej pory. O, coś pięknego. 13 minuta. O 50 punktów zaopatrzenia. Nie ma lepszego PvP, myślę. Kiedyś Showtime z Nibem też mieli takie jednobazówki po kilkanaście minut nawet. Coś pięknego. No ale nie, no musi wygrać. To jest nadal do zrobienia. I Stalkera. Niecierpliwy jest Polak. Teraz kolejny blink, chyba do pierwszej bazy. Zobaczmy, że Maxpax teraz z tego kolejnego Voida tak szybko nie zbuduje. Tutaj warto szanować Stalkera. Każdy jest oczywiście bardzo cenny. 41 Stalkerów do tej pory stracił Christianer. Dobrze. I wyłapujemy. I w Stalkerka. O, Force Fieldy, ale miało utrudnić to zadanie, a niespecjalnie chyba Christianer jest w tarapatach. Pięknie. No i teraz skok, może wyskok. Czy uciekamy, czy dalej w tego... O Boże. O nie. Uciekajmy. O Jezu, no przecież to się nie może źle skończyć. A tak dobrze idzie przecież. O, to bateria, leczy baterię. Super baterię też można odpalić. Teraz będzie na tyle niska liczba Stalkerów, że nie rozwalą szybko Voida i to też może być koniec dla Christianera. On musi mieć taką zdrową liczbę, tak 12 bym powiedział, coś koło tego. Teraz ma 11 Stalkerów. 14 minuta. Nie ma, że boli. O, co? A, dobra, zniszczył wrogiego Stalkera tutaj Christianer. Dziwnie ta salwa poleciała, ale weszła. To najważniejsze. Dalej mikruje i analizuje temat. Tutaj oczywiście świetnie się to analizuje z obserwerem, który cały czas inwigiluje przeciwnika. No ciekawie. I jeszcze jeden Stalker zniszczony. Ładnie to wszystko jest cały czas wyciągane. Proby też oczywiście próbuje zaangażować Maxpax, ale to nie takie proste. Jego jednostki, jak widać, się trochę same tak wypychają niechcący. Naprzód. Cały czas zbiera z tej drugiej. No ma dwa zęby, jedno złoży w pierwszej bazie. O, spokojnie, Andrzeju. Mamy jeszcze surowce. 125, na jednego Stalkera ma tutaj. Dobrze jest, zapożyczymy się. O, force field na rampę, to nie głupie. A nawet bardzo może być mądre. No i teraz wskakiwać? Próbuję, tak jest, Voidrage zniszczony. Jak wilk w ofiarę. No, pięknie. I kolejne Stalkery oczywiście są atakowane. Nie mam cały czas przekonania, czy on wygrał, czy on nie wygrał. Maxpax już po prostu robi Stalkery, już ma dość Voidrage'ów. Już natracił ich. 15 Voidrage'ów stracił. Jest cudownie. No dobra, jest mikro. Probek też już jakoś zdecydowanie mniej. Christianer walczy. Dobrze wymikrował kolejnego Stalkera. Tutaj trzeba uciec. No ten jeden zostanie stracony. Ale spokojnie. Jest potężna ekonomia tutaj na dwa etaty. Te proby cisną. Już nie mają... jakąś taczkę może by im tutaj dać, żeby szybciej transferowały. Zuniu. Po prostu czysty e-sport tutaj. Co? Robo Facility teraz uznał Maxpax, że trzeba zrobić? Co się dzieje? Nie wierzę. No teraz tylko kajtować. To znaczy wskoczyć, uderzyć i odskoczyć. Doskocz, przywal, odskocz. Jak w boksie. Pięknie, force field uruchomiony. Magiczny recall Maxpax, ciągle jest pięknie, jest cudownie. Nie, i teraz zejdzie mu na dół, no pewnie, że tak. Jezu, nie, że Christianer to tak w taki sposób jeszcze na Maxpaxa wygra, to jest... To smakuje jeszcze lepiej. Po prostu patrzę i nie wierzę. Co tu się stanęło? O, pięknie, z force fieldami jeszcze. W ogóle skończyły mu się gazy w pierwszej bazie, nie? Nie widziałem chyba takiej gry nigdy, żeby jedna bazówka w 18 minucie wygrywała. O nie, Immortal! Tylko nie Immortal. Ogromca uśmiechów Stalkerów.
Nadszedł, ale nie, i on też się przekręci, mamy to! Znaczy remis, ale jest świetnie, jest pięknie. Od takiej mapy często nie gramy. Klasa. Już odpalamy mapę numer 3 oczywiście, żeby nam tutaj nanosekunda nie uciekła. Jest 1 do 1 oczywiście, zwycięzca awansuje do finału. No, gdzie zakładam, że raczej będzie Klem, ale nie wiadomo, bo jeszcze drugi półfinał trwa. Tam akurat jest dość zacięta, długa mapa, konfrontacja między Klemem a Hero Marinem, ale no, widać, że tam Klem... O, już nawet właśnie Klem wygrał pierwszą mapkę. Ciekawe, czy druga też będzie taka dłuższa, bo tam to trwało ponad 25 minut. Więc sporawo. Ale trzeba przyznać, że tam to ekspują i w ogóle, a tutaj na jednej bazie potrafią też grać ponad 18 minut, także było grubo cały czas. No to tak naprawdę pierwszy raz takie widziałem, żeby aż tak długo jedna bazówka no, była grana i jeszcze miała szansę cały czas, nie? Bo to było tak, cały czas to była taka różnica, jeden stalker mniej i pewnie byłoby źle. Albo jeden stalker więcej i byłoby pięknie dla Krystianera. Śmiesznie. No spokojnie. Tak się zastanawiam, czy Krystianer po prostu powtórzy taktykę, nie? Bo zobaczcie. No, właśnie. A propos, już ustawia proxy pylona, tak jakby chciał dokładnie powtórzyć. Też tak muszę zrobić, takie samo proxy na Max Paxa. Albo na shot. Chociaż na Showtime się nie da, bo Showtime nie robi tego otwarcia, nie? Ale. No śmiesznie było. Ciekawe, czy będzie powtórka z tego zagrania. Ciekawe, czy po raz kolejny Max Pack zrobi 50 Void Rayu, zanim zrobi Robo i Immortale. Bo wydaje się, że Immortale byłyby trochę lepsze do obrony tego rodzaju ataków. Czy Spirit ostatnio ma zniżkę formy? Nie no, chyba nie jest tak źle. Zobaczymy w ESL Master Spring, jak tam pójdzie, ale... No, u każdego zawodnika tak naprawdę to trochę się tak waha, trochę w górę, trochę w dół. U innych nieco bardziej, u innych lżej. Ale spektakularna mapa. A on gra tego 3-gate'a? Z baterią, okej. Znaczy, no nie podoba mi się, że Maxfax oczywiście już się dowiedział w miarę, co jest grane. A, i zobaczcie, że otwiera drobo Facility. No, to jest człowiek, który się jednak nie lubi bawić dobrze. Że jakby zagrał Stargate'a, to by była zupełnie inna gra. A z Robo, no niestety mam... Ja nie mam dobrych wieści dla was. Dla Krystianera też w sumie nie. Ale tak naprawdę wystarczy chyba, że będzie mieć dwa Immortale i chyba po zabawie. Gabe widać, że poświecił, więc może złapie formę ponad normę. Znaczy, no przegrał ostatnio na Goblina w ESL Master Spring, więc nie wiem, jak to z tą formą do końca będzie, ale... Ale on potrafi, no. Bardzo dobrze zagrać i pocisnąć, to się zgadza. No dobra. Adeptki. W ogóle, że tutaj jest proxy robot, aż sam nie wiem, co... Najpierw proxy gateway, potem proxy robot. Nie wiem, co się dzieje. Ale ciekawe, Olin leci. Ciekawe, czy znowu jakieś magiczne mikro tutaj uratuje Krystianera, no ale problem jest taki, że oczywiście... No, tym razem nie będzie Blinka, bo nie robi Twilight. Jeżeli będzie jakieś mikro, to tylko Warpismem, ale podejrzewam... To też tego Warpisma oczywiście zrobi sobie Max Pax. Już ma dwa Immortale. Dla bezpieczeństwa Duńczyk pewnie poczeka na transportowiec, tak aby wrogie... Force Fieldy nie przytrzymały mu Immortali, tak żeby Krystianer nie miał żadnej szansy tego złapać. No rozbił obóz tutaj Krystianer.
Już się zaczyna walka i oczywiście w porę przylatuje warpiec Mdończyka. Już uratował. O, no nie jest dobrze, nie jest dobrze. Dobrze to już było. No nie, no to jest kontra jakaś misterna. Bateria też nie jest tutaj za mocna, bo poza Nexusem ona nie ma 100% energii, tylko 50% energii i może rozwalić w sumie wszystko. Max Pax, tak, może Pelona, może jednostki, GG. No niestety, tym razem miał bardzo dobrą odpowiedź księciunią. Już nie musiał się babrać z Stargate'em i Voidrayami, które są dużo słabsze do obrony tego rodzaju ataków. Immortale, jak widać, miażdżą. No jednak GG, jednak mamy... O, 21.37 u mnie przegrywa Christianer. Nie ma przypadków.